Szczęść Boże, Maria Kupczyk, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Dziś obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też Świętem Matki Bożej Gromnicznej. To również Dzień Życia Konsekrowanego. Dzień Życia Konsekrowanego w 1997 roku ustanowił papież Polak, święty Jan Paweł II. W Polsce posługuje ponad 31 tysięcy kapłanów i sióstr zakonnych. Osoby konsekrowane, żyjąc na ziemi, pragną mieć wzrok utkwiony w niebo. Poprzez ewangeliczne rady czystości, ubóstwa i posłuszeństwa pokazują nam, że choć jesteśmy zanurzeni w doczesności, to celem naszego życia jest Królestwo Niebieskie. Oddając się do dyspozycji Chrystusa w Jego Kościele, stają się dla nas braćmi i siostrami, kimś bardzo bliskim. Modlą się za nas i służą nam w przeróżnych dziełach apostolskich, uczestnicząc w ten sposób w naszej codzienności. Napisał w specjalnym liście z okazji Dnia Życia Konsekrowanego ksiądz biskup Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski. W wielu kościołach sprawowane są dziś msze święte z udziałem i w intencji osób konsekrowanych. Od godziny 17:30 telewizja Trwam transmitować będzie nabożeństwo pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka z Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. W trakcie audiencji generalnej Ojciec Święty skupił się na rozważaniu istoty obcowania świętości. Jak mówił papież, nasza świętość jest owocem miłości Boga, która objawiła się w Chrystusie. Na mocy obcowania świętych każdy członek Kościoła jest ze mną głęboko powiązany, a więź ta jest tak silna, że nie może być przerwana nawet przez śmierć, mówił Ojciec Święty. Obcowanie świętych dotyczy w istocie nie tylko braci i sióstr, którzy są obok mnie w tym momencie dziejów, ale także tych, którzy zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę i przekroczyli próg śmierci. Pomyślmy, drodzy bracia i siostry, w Chrystusie nikt nigdy nie może nas naprawdę oddzielić od tych, których miłujemy. Zmienia się tylko sposób bycia razem z nimi, ale nic i nikt nie może zerwać tej więzi. To zawsze dzięki obcowaniu świętych czujemy, że są nam bliscy święci mężczyźni i kobiety, będący naszymi patronami poprzez imię, które nosimy, poprzez kościół, do którego należymy, poprzez miejsce, w którym żyjemy, mówił Franciszek. I to jest ufność, która powinna nas zawsze ożywiać, gdy zwracamy się do nich w decydujących momentach naszego życia, dodał Ojciec Święty. Polski rząd przyjął uchwałę w sprawie pomocy dla Ukrainy. Parlament Europejski zapowiada możliwość nałożenia bezprecedensowych sankcji wobec Rosji. O swoim wsparciu dla Ukrainy w Kijowie zapewniał premier Wielkiej Brytanii. Władimir Putin podsyca strach, który wywołał, mobilizując swoją armię przy granicy z Ukrainą. Jak mówi, jeśli chcemy uniknąć negatywnego scenariusza, należy szanować interesy Rosji. Jednym z warunków deeskalacji konfliktu ma być odstąpienie od jakichkolwiek działań, które otwierają Ukrainie drogę do NATO. Przedstawię sobie, że Ukraina jest członkiem NATO. Wyobraźmy sobie, że Ukraina jest członkiem NATO. Rozmieszcza się tam nowoczesne systemy uderzeniowe, takie same jak w Polsce i Rumunii. Kto im przed tym przeszkodzi? I wtedy Ukraina rozpoczyna operację wojskową na Krymie, nie wspominając już o Donbasie. Krym jest suwerennym terytorium Rosji. Ta sprawa jest dla nas załatwiona. Chodzi o ten sam Krym, który Rosja nielegalnie anektowała. To tam, na terytorium Ukrainy, w 2014 roku pojawiły się tak zwane zielone ludziki. Dziś ukraińskie władze mają realną obawę, że scenariusz może się powtórzyć na innych obszarach ich kraju. Dlatego deputowani do Parlamentu Europejskiego zapowiadają gotowość do zastosowania bezprecedensowych sankcji. Jesteśmy gotowi i już zaczęliśmy tworzyć warunki dla dyplomatycznej ścieżki deeskalacji konfliktu, bo jedno jest pewne, że Ukraina nie chce wojny. Ale jesteśmy również gotowi, gdyby Rosja najechała zbrojnie na Ukrainę, zastosować bezprecedensowe sankcje.
o przygotowaniu pakietu sankcji przez Wielką Brytanię, które zaczną obowiązywać w momencie dalszego wtargnięcia na terytorium Ukrainy, zapewniał wczoraj w Kijowie premier Boris Johnson. Pakiet, który przedstawiamy, pozwoli nam w bardzo bezpośredni sposób określić interesy handlowe Rosji, strategiczne interesy handlowe Rosji, a także indywidualne rosyjskie interesy handlowe. Dalszy bieg wydarzeń zależy od decyzji Władimira Putina. Stany Zjednoczone zapewniają, że droga do dialogu pozostaje cały czas otwarta. Drzwi dyplomatyczne pozostają otwarte. Nie wiemy, jaką decyzję podejmie prezydent Putin. Widzieliśmy gromadzenie się wojsk na granicy. Sekretarz stanu USA rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Ławrowem i potwierdził nasze zaangażowanie i otwartość na drogę dyplomatyczną. Z wizytą do Stanów Zjednoczonych udaje się minister spraw zagranicznych oraz aktualny przewodniczący OBWE Zbigniew Rau. Będzie tam rozmawiał o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Tymczasem polski rząd przyjął uchwałę w sprawie pomocy dla Ukrainy. Rada Ministrów przyjęła na mój wniosek uchwałę w sprawie pomocy Ukrainie. Przekażemy najnowocześniejszy polski sprzęt, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun oraz amunicję. Napisał na jednym z portali społecznościowych minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Decyzja miała być uzgadniana z prezydentem Andrzejem Dudą, a przekazywany sprzęt wojskowy ma mieć jedynie charakter obronny. A teraz więcej o samej wizycie ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotka się m.in. z sekretarzem stanu USA. To pierwsze spotkanie w Waszyngtonie szefa polskiej dyplomacji Zbigniewa Raua z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Wizyta będzie połączona z rozpoczęciem po ponad trzyletniej przerwie dialogu strategicznego Polska-USA. Jest to format, który funkcjonował przez dłuższy czas i zostanie teraz wznowiony, co myślę jest dla nas wszystkich bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które mają w tej chwili miejsce całkiem niedaleko od Polski. W czasie wizyty szef MSZ spotka się także z członkami Kongresu USA. Minister Zbigniew Rau wystąpi jako przewodniczący OBWE na forum Komisji Helsińskiej Kongresu USA. Podczas rozmów w Waszyngtonie mają zostać omówione aktualne kwestie dotyczące bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Te kwestie ewoluują z dnia na dzień, więc ta lista jest zawsze otwarta. Ale przede wszystkim będzie to dotyczyło kryzysów wywołanych agresywną polityką i działaniami Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Poruszone będą też kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym. Kwestie gazociągu Nord Stream 2, a także dalszego udziału i współpracy między Stanami Zjednoczonymi a państwami inicjatywy Trójmorza. Podczas wizyty w Waszyngtonie nie zabraknie także wydarzeń o charakterze symbolicznym. Pan minister, jeżeli czas na to pozwoli, złoży kwiaty wspólnie z przedstawicielami ambasady litewskiej i białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. W przyszłym tygodniu minister Zbigniew Rau ma udać się na Ukrainę, do Kijowa i Donbasu. Rzecznik MSZ-u wstępnie potwierdził wizytę ministra Raua w Moskwie, planowaną na 15 lutego. Polska w sprawie sytuacji na Ukrainie bierze pod uwagę różne scenariusze, mówił na antenie Polskiego Radia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Pod znakiem zapytania cały czas stoi to, co zrobi Władimir Putin. By być przygotowanym na każdą ewentualność, zwiększona zostanie liczba amerykańskich żołnierzy we wschodniej flance NATO. Już są prowadzone odpowiednie rozmowy, mówił na antenie Polskiego Radia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Amerykanie zadeklarowali już teraz na dniach przerzut ponad 8,5 tysiąca żołnierzy dla całej Europy Wschodniej. U nas prawdopodobnie w pierwszym rzucie znalazłoby się około 2 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania mówią, że wojna na Ukrainie wisi na włosku. Kraje podjęły działania ewakuacji z Kijowa, między innymi rodzin dyplomatów. Inna postawa jest państw europejskich, taka zbieżna z deklaracjami ukraińskimi. No oczywistym jest, że władze Ukrainy chciałyby uniknąć powstania takiej sytuacji paniki, która objęłaby całe społeczeństwo. Polska bierze pod uwagę różne scenariusze. Prawdopodobieństwo agresji przeciwko Ukrainie w każdym wymiarze i w ograniczonym i pełnoskalowym, jak to się mówi, no ono w każdym dniem jest coraz większe.
no, równolegle trwają oczywiście działania dyplomatyczne. No tym niemniej musimy też przygotowywać się, mówię my jako Polska, ale my jako też sojusznicy, na wariant właśnie przemocowy. Bo jak zaznaczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Rosjanie muszą mieć świadomość, że wschodnia flanka NATO jest gotowa stawić czoła, jeżeli taka agresja na Ukrainę by nastąpiła. Ustawa covidowa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości poległa w Sejmie. Podczas wczorajszego posiedzenia posłowie odrzucili dokument. Sejmowa Komisja Zdrowia projekt omawiała dwa dni. Sprawozdanie na sali plenarnej przedstawił poseł PiS Paweł Rychlik. Komisja Zdrowia po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz upoważnieniu oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2022 roku wnosi, aby Wysoki Sejm odrzucić raczy projekt ustawy z druku nr 981. Ustawę grupy posłów PiS od samego początku torpedowała opozycja. Borys Budka zwrócił się bezpośrednio do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Pan jest doktorem nauk prawnych, a przedłożył pan takiego gniota, że chyba nikt przyzwoity za tym nie będzie mógł podnieść ręki. Na odpowiedź poseł Koalicji Obywatelskiej długo nie czekał. Po pierwsze, lekarze zawsze, ale już w szczególności w czasie epidemii, mają obowiązek leczyć. To jest sprawa pierwsza. A po drugie, wolność każdego człowieka jest ograniczona przez tą granicę, jaką jest wolność, a więc także i zdrowie innego człowieka. I to też jest uwzględnione w tej ustawie. Ja rozumiem, że opozycja totalna musi totalnie, ale czemu się głupia? Ustawy bronił także poseł PiS Czesław Hoc. Dbamy o zdrowie Polaków. Jeszcze raz powtarzam, zdrowie Polaków nie ma ceny. Ustawa Prawa i Sprawiedliwości wprowadzała możliwość masowego testowania i ponoszenia odpowiedzialności przez tych, którzy odmówią badań. Ten projekt to jest absurd. To jest kuriozalna próba zastąpienia programu szczepień programem powszechnego donoszenia. Mówiła poseł Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. W dyskusji podobne stanowisko zajęła także poseł PiS Anna Maria Siarkowska. Ustawa o donosicielstwie nigdy na salę plenarną trafić nie powinna. Ona powinna trafić prosto do kosza. Tak samo jak wcześniejsze ustawy wprowadzające segregację sanitarną nie były koniec końców procedowane i trafiły do kosza. Dzięki również temu, że był wyrażony sprzeciw przez część posłów Zjednoczonej Prawicy. Nieobecność na sali plenarnej ministra zdrowia wytykał poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Nad tą salą, panie i panowie, unosi się tylko jedno zasadnicze pytanie. Gdzie jest minister zdrowia? Ta rozmowa nie może zaczynać się od kiepskiej ustawy, którą żeście przysłali. Ta rozmowa nie skończy się waszym buczeniem, bo sprawiedliwość przyjdzie, bo gracie zdrowiem Polaków. Ostatecznie Sejm projekt ustawy covidowej odrzucił. Opowiedziało się za tym 253 posłów, w tym 24 członków Prawa i Sprawiedliwości. Za przyjęciem dokumentu było 152 parlamentarzystów. 37 osób wstrzymało się od głosu. A teraz o absurdalnych zarzutach białoruskiej prokuratury generalnej, która prowadzi postępowanie karne wobec polskiego sędziego. Chodzi o wyrok, jaki zapadł na terytorium Polski, o niedopuszczeniu do ekstradycji opozycyjnego białoruskiego blogera. Stiepan Puciła to białoruski bloger, który często o sytuacji na Białorusi opowiadał za pośrednictwem polskich mediów. Mówił m.in. o tym, że Białoruś zasługuje, by stać się częścią wolnej, demokratycznej Europy. Puciła od kilku lat mieszka w Polsce, bo na Białorusi oskarżony jest o wiele przestępstw, nawet o działalność terrorystyczną, co ma związek z zachęcaniem obywateli do aktywności w trakcie wyborów prezydenckich na Białorusi w 2020 roku. W listopadzie 2020 roku pojawił się wniosek o ekstradycję blogera, jednak najpierw prokuratura, a następnie Sąd Okręgowy w Warszawie nie dopuściły do wydania Puciły w ręce władz białoruskich.
Faktem powszechnie znanym jest to, że na Białorusi łamanie praw człowieka nie jest częste czy nagminne, jest totalne i ma charakter systemowy. Prześladowane i zastraszane jest całe społeczeństwo. Społeczeństwo dzieli się na dwie grupy. Część, która kolaboruje z reżimem oraz pozostałą część, która jest prześladowana. A prześladowania te mają charakter niezwykle nieludzki i okrutny. Tak sędzia Dariusz Łubowski z Sądu Okręgowego w Warszawie argumentował swoją decyzję o odstąpieniu od ekstradycji. Dzisiaj to właśnie sędzia Łubowski stał się celem białoruskich władz. Tamtejsza prokuratura generalna wszczęła postępowanie karne pod pretekstem rzekomego wzniecania nienawiści na tle narodowościowym i społecznym oraz znieważenia białoruskich władz. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę i dobrego popołudnia życzę. Z Panem Bogiem.